Początku meczu no niefortunnym zdarzeniem Karol po bloku gdzieś dostał w palec i ten palec no nie wyglądał ciekawie, pojechał do szpitala, no już mamy informację, że jest zwichnięty, szyna gipsowa, no myślę, że bardzo długo nie będziemy na niego czekać, no ale pech, bo mamy trudne mecze i Karol na pewno był ważną osobą tutaj w naszym zespole i liczyliśmy na niego, tak jak na wszystkich, że będziemy tutaj pełnym składem. Na szczęście ten zespół mamy wyrównany i wszedł Michał, który jest równie dobrze dysponowany na tą chwilę i pociągnął to, co trzeba było, zrobił, więc cieszymy się, że mamy wyrównany zespół, no ale nie fajnie, że już w pierwszym meczu mamy kontuzję, która gdzieś tam wykluczy nas na Karola przez, myślę, że 2-3 kolejki. Od początku ten mecz na pewno był nerwowy, wiadomo, inauguracja, pierwszy mecz telewizyjny dodatkowo, też chłopakom gdzieś te ręce drżały, widać to było, bo przeciwnik zaczął wprowadzać na początku zagrywki, my gdzieś nie mogliśmy tego dobrze przyjąć, trochę prostych błędów, myślę, że to musimy szybko wyeliminować, no ale na pewno też taki stres zawsze jest na początku, towarzyszy i nie gra się łatwo, potem kiedy wydawało się, że już faktycznie wyrzuciliśmy to z głowy, to znowu gdzieś jakieś trochę uśpienia. Wiedzieliśmy, że zespół Strzelec dobrze zagrywa i cały czas no to się wyczulaliśmy, a mimo wszystko te zagrywki gdzieś oni trochę nam krzywdy narobili. My mieliśmy problem, żeby to zostawić w placu gry, mieliśmy trochę problemu na wysokiej piłce i potem zrobiła się końcówka dla przeciwnika, której nie dogoniliśmy. Na szczęście w czwartym secie wróciliśmy do swojej gry, zostawiliśmy te przyjęcia po swojej stronie siatki, skuteczną grą, zbudowaliśmy przewagę w końcówce, także mogliśmy kontrolować wynik spotkania. Myślę, że Mateusz przede wszystkim potrzebuje czasu na boisku na nagrodę, no to wiadomo, pracuje cały zespół, Mateusz atakujący, więc na nim spoczywa ten ciężar zdobywania punktów i wywiązuje się z tego zadania. Myślę, że jeszcze Mateusz pokaże, na co go tak naprawdę stać, bo cały czas to są duże rezerwy jeszcze u Mateusza i my wiemy o tym, że to jest mądry zawodnik, jak będzie dobrze dysponowany i będzie dużo czasu spędzi na boisku, to na pewno tutaj w lidze będzie o nim jeszcze słychać dużo.